Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie bliźnięta w horoskopie miłosnym na jesień tego roku. Zapraszam do wysłuchania. Bliźnięta, horoskop miłosny na jesień tego roku. Na jesień 2022 roku. Bliźnięta, co się wydarzy w uczuciach bliźniąt? No, kochane bliźnięta, przed Wami przede wszystkim czas wyborów, ale też romansów i asertywności, tak? Musicie zachować asertywność, ale oczywiście po kolei. Bliźnięta, miłość, jesień 2022 roku. Karta wyjściowa, że jak będzie za chwilę, to jest sąd ostateczny. Musicie się, kochane bliźnięta, wyzwolić czegoś, bo to jest katarzis, tak? Wyzwalam się, uwalniam ze wszystkich negatywów, ze złych doświadczeń, z ciężkich przeżyć, tak? Z jakichś toksycznych relacji, od toksycznych ludzi, tak? Uzależnień, nałogów, problemów na polu emocjonalnym, tak? Uwalniam się i takie uwolnienie Was czeka, kochane bliźniaczki. To, co przeszkadza sobie na problemu, w tym całym sukcesie może poprzeszkadzać co? Prokrastynacja, niewykorzystywanie szans, prokrastynacja, tak, odkładanie czegoś na później, na jutro i niewykorzystywanie szans, które po prostu los Wam będzie zsyłał, jedna po drugiej, tak? Pięć denarów i czwórka mieczy. Z jakiegoś powodu, no, możecie nie chcieć, nie umieć, nie wiem, życzenia takiego, tak? Nie mieć w sobie siły. Może Wam się wydawać, że nie macie w sobie siły, żeby korzystać z tego, co los Wam niesie. Dosłownie niewykorzystywanie szans, tak? Paść denarów, oczywiście uczuciowych, tak? Na polu uczuciowym, emocjonalnym. Musicie jakoś, kochane bliźnięta, sobie z tym poradzić. No, karta rada królowa denarów. Zainwestujcie w siebie, w relacje, w siebie w relacji. Dostrzeżcie swoją wartość, jakie jesteście cenne, kochane bliźnięta. Jaką wartość wnosicie do wszystkich relacji, do życia ludzi, tak? Wokół Was. Królowa denarów mówi o inwestowaniu w swoje wszystkie sfery, tak? Czyli emocjonalną, i gdzieś tam intelektualną, i fizyczną, tak? Oczywiście nie można tego pominąć, ale również w relacje międzyludzkie, tak? I dostrzeganie swojej wartości. Ale również według kart kobieta, która jest dla Was ważna, może przynieść bardzo dobry, znaczący wpływ, tak? Na Wasze życie uczuciowe. Może mieć bardzo fajny wpływ na Waszą miłość tej jesieni. Także też na to zwróćcie uwagę. To, co nieuniknione i wynik, dwójka buław i rycerz mieczy. No nieuniknione jest to, że będziecie, możecie mieć taką chwilę zawieszenia, tak, zastanowienia, analizy takiej wewnętrznej, tak, ale to jest potrzebne. Zastanówcie się, no ale w końcu wybierzcie, czy prawo, czy lewo, tak, w którą stronę chcę iść, z którą osobą chcę wiązać przyszłość. No i rycerz mieczy. I bądźcie, kochane bliźnięta, asertywne w tym wszystkim. Walczcie o swoje, brońcie swojego zdania, nie poddawajcie się manipulacjom, po prostu nawet takie sprzeczki, tak, czy konflikty mogą być dobre i korzystne, jeżeli wnoszą taką wartość, że Wy jesteście w stanie o coś walczyć, tak? Że Wy jesteście w stanie walczyć o swoje zdanie, że o swoje opinie, tak? O człowieka swojego, tak? O miłość jesteście w stanie walczyć, to jest dobre, tak? No i karta kochanków, czyli oczywiście romans, ale przede wszystkim wybory, czyli wybory będą po Waszej stronie. To Wy, kochane bliźnięta, będziecie rozkładać karty, to Wy będziecie wybierać, dokonywać, tak? Wyborów, to przed Wami są decyzje, ale takie, które są spójne z Wami i po prostu wartościowe. Także naprawdę może być bardzo, bardzo ciekawie, tylko wykorzystujcie szansę i nie prokrastynujcie. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, kochane bliźnięta. Trzymam za Was kciuki. Życzę powodzenia, do usłyszenia, do zobaczenia.